za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry, witam serdecznie. Naszym gościem jest Krzysztof Głódz, przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza. Dzień dobry. Dzisiaj sesja Rady Miasta, więc dużo porozmawiamy o sprawach miejskich, ale zanim o tym zapytam bardziej o kwestie polityczne. Czy prawdą jest, że odszedł pan z partii politycznej Porozumienie? Tak, to prawda. Złożyłem rezygnację już jakiś czas temu. To był oczywiście pewien proces, nazwijmy to, no, dochodzenia do tej decyzji. Natomiast no tutaj najistotniejszym czynnikiem, który wpłynął ostatecznie na tą decyzję, było utworzenie pomiędzy Porozumieniem a Agrounią wspólnej partii politycznej, tak zwanej parasolowej, czyli łączącej kilka partii. No, dla mnie było to nie do zaakceptowania. To znaczy obecność Agrounii. Tak, znaczy... Nie wierzę w zdolność połączenia tak różnych programów i tak różnych podejść do uprawiania polityki. Zarówno, mówię, na poziomie programowym, jak i na poziomie operacyjnym. Tak? Ja się nie zgadzam tak gruntownie z tym, zarówno co głosi Agrounia, ale także jak to głosi. Mhm. Więc tutaj jakby doszło do... rozejścia się... To przelało pewnych... czarę goryczy? Już to się znaczy, wcześniej zbierało, to gdzieś, tak, znaczy to ta decyzja się gdzieś tworzyła z różnych powodów, wynikających także no, z tego, że Jarosław Gowin zdecydował się oddać stery i ten nurt programowy szedł nieco w inną stronę. No ale kluczowym był ten sojusz z Agrounią. Mhm. Czy to oznacza też, że zmienia pan barwy polityczne na jakieś inne ugrupowanie? Nie wykluczam. Mhm. Nie wykluczam. Mówię to absolutnie szczerze. Jest to możliwe. Jesteśmy w szczególnym roku. Ja przypomnę, że no, w ciągu najbliższych 15 miesięcy będziemy mieli 3 razy wybory. Wybory parlamentarne, wybory samorządowe i wybory do Europarlamentu. To jest naturalny moment, że ugrupowania polityczne zwierają szyki, budują pewną ofertę programową, też osobową. I ja już gdzieś to deklarowałem, tak, że jestem zainteresowany startem w wyborach parlamentarnych, więc jest to bardzo możliwe. Do Sejmu czy do Senatu? A to już... Zobaczymy. Mm-hmm, za prędko. Jedno i drugie zapewne jest jakoś możliwe. Jakie to barwy polityczne? Gdzieś pojawiły się sugestie, nie wiem czy słuszne, bo być może wyssane z palca, że na przykład mogła to być Polska 2050, Szymona Hołowni, czy coś raczej, jest? Raczej wyssane z palca. Mm-hmm. Po prostu. To jeżeli nie, Polska 2050, czy wyciągnę od pana jakąś informację w tej kwestii? Myślę, że to niedługo się będzie... Niedługo będzie jasne, ale wolałbym w tej chwili nie odpowiadać. Rozumiem. Na pewno będziemy się temu przyglądać, jak już się wyjaśni, informować. To teraz o tych sprawach miejskich. Jak już zaznaczyliśmy, sesja Rady Miasta Nowego Sącza. Myślę, że takim najbardziej punktem, który rzuca się w oczy i o którym pewnie trzeba i będą dyskusje, o którym trzeba rozmawiać, to te zmiany budżetowe planowane na tę najbliższą sesję. To między innymi 3,5 miliona dla spółki Nowa, czyli dla tej obsługującej między innymi wysypisko śmieci odbierające odpady w Nowym Sączu. 4 miliony dla sądeckiego MPK. Znowu duże pieniądze są przekazywane, czy będą, mają być przekazane z budżetu miejskiego dla miejskich spółek. Tak, oczywiście to będzie zapewne jakiś punkt zapalny. Sesja, generalnie większość punktów ma charakter taki dosyć niekontrowersyjny, porządkowy, organizacyjny, więc tutaj nie sądzę, żeby były wątpliwości, ale tak jak pan redaktor powiedział, te dwa punkty zapewne będą wzbudzać emocje. I teraz... Oba te elementy są częścią uchwały budżetowej, czyli dotyczą planowania wydatków miasta. W jednym i w drugim przypadku to jest konsekwencja wykonywania zadań przez spółki komunalne,
na rzecz miasta. W przypadku MPK to jest nic innego jak po prostu dopłata za wykonane usługi na mocy zleconego, powierzonych zadań przez miasto dla spółki. Komunikacja miejska jest zadaniem własnym gminy i miasto, wszyscy, bo proszę pamiętać, że MPK obsługuje również gminy poza Nowym Sączem. I wszystkie jednostki, które, na których rzecz taka usługa jest wykonywana przez spółkę komunikacyjną, muszą partycypować w kosztach funkcjonowania tego systemu. Inaczej mówiąc, jeżeli w danej gminie obowiązuje system ulg, na przykład dla dzieci, dla emerytów, albo tak jak w przypadku Nowego Sącza komunikacja ma charakter bezpłatny dla osób posiadających kartę nowosądeczanina, no to wtedy miasto bierze na siebie odpowiedzialność sfinansowania tego zakresu. To od razu nasuwa się pytanie właśnie w związku z kartą nowosądeczanina, skoro trzeba, zresztą to nie pierwszy raz, prawda, jest ta dopłata, nawet mówię nie w przestrzeni roku, tylko są te dopłaty dość regularnie do MPK między innymi. Czy miasto w takim razie stać się na te karty nowosądeczanina dalej, skoro tyle z budżetu trzeba do tego dokładać? To jest decyzja, która została podjęta przez absolutną większość Rady, o ile pamiętam. Oczywiście można się zastanawiać, czy zmienić, ale to jest decyzja trudna z punktu widzenia mieszkańców, bo mieszkańcy już się po prostu do tego przyzwyczaili. Jest to dla nich częścią wykonywania zadań miejskich. Poza tym, no pytanie, na czym nam zależy. W tej chwili, jeżeli chcemy ograniczyć ruch samochodowy w mieście, odblokować nieco ulicę, ale także zadbać o środowisko, to komunikacja miejska jest odpowiednią alternatywą. Więc ja nie widzę, mnie to nie przeraża. To jest o tym, że będzie to taka kwota, to było wiadomo od dawna. To było wiadomo od dawna. I tutaj jakby trochę się dziwię tym, którzy się dziwią. Mhm. Wow, to nagle teraz się dowiadujemy, że... Nie. Od dawna było wiadomo, że mówimy o takich środkach i budżet miasta jest na to przygotowany. Natomiast inna sprawa jest, że jak popatrzymy na to, co się dzieje wokół... Ja wczoraj przeczytałem wiadomości dotyczące Krakowa. No, tam brakuje 350 milionów do spięcia budżetu MPK. Tam też ceny rosły na przestrzeni ostatnich i tam nie ma darmowej, tam nie ma bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców, a sama dopłata będzie za ubiegły rok 27 milionów. Więc tutaj mówimy o... To też inna skala. To jest inna skala oczywiście, natomiast absolutnie, to też trzeba o tym pamiętać. Natomiast to nie jest tak, że Nowy Sącz jest tutaj miastem przeklętym, w którym takie straszne rzeczy się dzieją. Nie, nieprawda. Nowy Sącz jest typowym miastem w Polsce, który bierze na siebie odpowiedzialność za usługi publiczne. Podobnie jest, jeżeli chodzi o śmieci. System musi się spiąć finansowo. Mhm. I to na mieście ciąży obowiązek uzupełnienia tych rzeczy. Choć akurat jeżeli chodzi o temat spółki Nowa, to moim zdaniem przynajmniej temat jest nieco bardziej, jeszcze trochę bardziej kontrowersyjny, albo więcej niż trochę. Zważając na to, no teraz w uchwale jest wpisane 3,5 miliona złotych dla spółki Nowa, a myślę też o szerszym kontekście. Najpierw przetarg na rok 2023, który był droższy, no wiadomo, no można tutaj to argumentować, wszystko rośnie, media rosną, koszty obsługi rosną. Oczywiście, akurat tutaj koszty transportowe są najistotniejsze. Na przykład. Z drugiej strony też wzrosła opłata za śmieci, za te segregowane z 19 do 28,50 zł dla mieszkańców Nowego Sącza. Więc z jednej strony więcej pieniędzy z przetargu, więcej płacą mieszkańcy, a jeszcze miasto kolejny raz już w ostatnich miesiącach dokłada do spółki Nowa. I? Jakie w związku z tym, jaka wątpliwość, że jak to jest możliwe? Mm-hmm. Znaczy w sensie, to jeżeli popatrzysz... jest możliwe, tylko ktoś patrząc z boku może się zastanawiać, dlaczego tyle pieniędzy trzeba kupować. Dlatego, że takie są koszty. Dlatego, że takie są koszty i proszę pamiętać też o tym, że zmieniają się uwarunkowania środowiskowe i technologiczne. I w tym momencie spółka musi też inwestować i czekają nas w najbliższych latach ze względu na zmianę przepisów nowe inwestycje bardzo poważne, wielomilionowe. Do tego się trzeba przygotować. Spółka musi mieć zapewnione finansowanie na poziomie wykonywania usług dla miasta.
Teraz ten wzrost kosztów do 28,50 zł był uzasadniony realnymi kosztami, które są ponoszone z tytułu odbioru odpadów. Znowu, jak popatrzymy wokół, to wcale nie jesteśmy wyjątkiem. Wręcz mamy niższe kwoty niż w innych lokalizacjach. Zrobiliśmy to bardzo znacznie później niż inni, niż inne gminy. I tutaj mamy też konsekwencje tego braku środków finansowych, bo przecież koszty, to nie jest tak, że nagle koszty, że ceny wzrosły dopiero wtedy, kiedy była podwyżka opłaty za śmieci. Nie, one były wyższe już od jakiegoś czasu. I w tej chwili spółka de facto występuje o rekompensatę za ten okres, kiedy te ceny indywidualne nie były adekwatne w stosunku do ponoszonych kosztów. Problem znowu polega na legislacji, na tym, w jaki sposób państwo zorganizowało cały system. Cały system odbioru śmieci. Ja jestem akurat przeciwnikiem takiej logiki funkcjonowania systemu śmieciowego. Bo proszę zwrócić uwagę, my nie promujemy przez system, jaki obowiązuje, nie promujemy ograniczania produkcji śmieci. Bo pan, ktokolwiek z mieszkańców miasta, płaci opłatę 28,50 zł. Ale wtedy trzeba segregować, więc oczywiście segregowanie. Okej, ale bez względu na ilość. Mhm. Czy mam jeden worek, czy mam 20 worków, opłatę mam tą samą. Czyli to jest normalny podatek. A mówimy o produkcie. Ten system powinien inaczej wyglądać. Niestety to generuje określone koszty po stronie wykonawców, po stronie tych, którzy odbierają śmieci i je zagospodarowują. Do tego dochodzi jeszcze kwestia segregowania śmieci, którą różnie wykonujemy. Bądźmy szczerzy, jako użytkownicy, jako mieszkańcy. To ma też wpływ na koszty. I też nie jest to chyba za bardzo sprawdzone, jak te śmieci się właśnie powinniśmy segreguje. To robić. Mhm. To jeszcze zdążymy jeden wątek, jeżeli chodzi o najbliższą sesję. Chodzi mi o punkt, który być może się pojawi, ale na razie go nie ma w programie, a miałby dotyczyć uchwały dotyczącej sesji zdalnych. Tak, tak. Rzeczywiście, czy zostanie wprowadzone, czy nie. Oczywiście Rada zdecyduje, czy będzie wprowadzone do porządku, natomiast ja czekam jeszcze na ostatnią opinie ze strony prawników. Otóż niedawno zmieniły się zapisy w ustawie tak zwanej covidowej o sytuacjach nadzwyczajnych, bo poprzednie zapisy pozwalały organizować sesję w trybie zdalnym i decydował o tym przewodniczący rady. Natomiast w tej chwili ograniczono to w ten sposób, że żeby sesja mogła się odbyć zdalnie, to Rada musi wcześniej podjąć decyzję o tym, że sesja może odbyć się zdalnie. Chodzi tutaj tak naprawdę w tej uchwale, która została przygotowana, w projekcie, który został przygotowany, chodzi o możliwość podjęcia decyzji przez Radę o zwoływaniu sesji nadzwyczajnych w trybie zdalnym, jeżeli jest to, zajdzie taka potrzeba. I mówimy tutaj raczej o sesjach, które dotyczą na przykład budżetu, gdzie trzeba podjąć szybką uchwałę, bo jakieś środki muszą być wyasygnowane na przykład dla projektu unijnego. Zazwyczaj takie sesje trwają 10 minut. Więc nie ma potrzeby, żeby się spotykali. Tak, organizowania całego aparatu, całego systemu. No to nic, no to tutaj w tej kwestii musimy jeszcze poczekać do godziny 11, czy zostanie dołożony ten punkt. Właśnie o 11 startuje sesja Rady Miasta Nowego Sącza, a naszym gościem był właśnie przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Krzysztof Głódz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.